Dzień dobry. Dzisiaj będziemy, po podejrzewam już dość intensywnym weekendzie, omawiać pięć emocji według tradycyjnej medycyny chińskiej. Kilka słów najpierw o tym, co to jest tradycyjna medycyna chińska. Jak widzicie, mamy tutaj wujka Mao. Wujek Mao to jest taki kamień milowy medycyny, ponieważ medycyna dzieli się na, chińska dzieli się na tą sprzed rewolucji i na tą medycynę po rewolucji. Podczas w XX wieku, kiedy były te wszystkie przemiany w Chinach i doszedł do głosu komunizm, medycyna chińska została zubożona bardzo o warstwę związaną z duchami, o których będziemy mówić, i o warstwę związaną z emocjami, z uwagi na to, że system komunistyczny nie bardzo na to chętnie patrzył, więc zostało takie wycięte duże pole medycyny. I czasami można w tych starszych publikacjach dostępnych w języku polskim nie spotkać informacji, o których ja mówię, i też tłumaczę dlaczego. Natomiast w Chinach obecnie jest bardzo silny nurt przywracania do medycyny chińskiej tego aspektu duchowego, emocjonalnego. Są w ogóle silne tendencje do przywracania tradycyjnej medycyny chińskiej, takiej sprzed czasów komunistycznych. I jednym z prekursorów w Europie, chyba jedną z najtęższych głów, jest profesor Li Jie, który jest moim nauczycielem i mistrzem. I on bardzo dużo na temat duchowości, aspektów shen przekazuje, więc tak chciałam tylko przybliżyć mojego nauczyciela, bo w dużej mierze to, co będę mówiła, też będą jego słowa, jego interpretacje. Problem taki jest z medycyną chińską, że źródła starożytne są trudne do rozumienia. Dla nas, Europejczyków, w ogóle trudno dostępne z racji nieznajomości języka chińskiego, jak i z racji nieznajomości starożytnej chińszczyzny, która jest zawiła nawet dla współczesnych Chińczyków. Natomiast profesor ma ku temu świetne podłoże. Nie wiem, czy ktoś z Państwa spotkał się z pojęciem pięciu przemian. Takie dość już znane, pięć przemian, pięć faz, pięć transformacji. To jest wuxing, to określenie to jest coś więcej niż tylko faza czy tam żywioł, tak? To lubi być w języku polskim używane. Profesor lubi nazywać to faza, przemiana, z uwagi na to, że to są jakby cały czas dynamicznie zachodzące procesy w naszym organizmie i to są tylko chwilowe reprezentacje jakby formy przebranej energii. W medycynie chińskiej jest równowaga między ciałem fizycznym a ciałem emocjonalnym. One w zasadzie nie są rozdzielone. Emocje mają bardzo silny wpływ na zdrowie, jak i nasza kondycja fizyczna ma bardzo silny wpływ na emocje. I tutaj nie ma rozdzielenia, po prostu jest czysty, pełen przepływ i to, co dzieje się na poziomie fizycznym, ma wpływ na nasze pole emocjonalne, jak i to, co przeżywamy w emocjach, ma oddźwięk w ciele fizycznym. Jako akupunkturzysta mogę powiedzieć, że kiedy przychodzą do mnie osoby z bólem pleców, to ja najpierw wykluczam różne rzeczy i czasami dochodzę do wniosku, że najzwyczajniej w świecie nadmiar stresu, nadmiar jakichś silnych emocji też jest przyczyną bardzo ciężkiego fizycznego bólu. I z kolei sami, nie wiem, może spotkaliście w rodzinie albo poczuliście na sobie, długotrwały fizyczny ból też może prowadzić do ciężkich zaburzeń emocjonalnych, łącznie z depresją i próbami samobójczymi. Także to są już takie ekstrema, ale żeby pokazać, jak to wygląda. Natomiast troszeczkę muszę zaznajomić Państwa z tym obiegiem. Jak wiemy, są dwie podstawowe formy interakcji między fazami. Pierwszą jest obieg twórczy, sheng. Jest wtedy obieg twórczy polega na tym, że na przykład wszystko zaczyna się od wody. W ogóle życie na Ziemi zaczęło się od wody. Pierwsze jakby żywe istoty były w wodzie, więc zaczynamy opisy tego zazwyczaj od wody. To jest tak w tradycji. Więc woda, do niej jest przyporządkowany kolor czarny. W organizmie nerki jako taka woda życia odpowiadają właśnie temu aspektowi.
nerki, w sensie nie dwa fizyczne organy, które mamy po prawej, po lewej, tylko nerki w aspekcie szeregu funkcji, między innymi funkcją nerek jest chronienie życia, przyjęcie tego życia, chronienie życia i dbanie o to. Mamy duch nerek, to jest dży, on odpowiada za siłę woli, którą posiadamy, za tą taką determinację do przetrwania, która pozwala, nie wiem, ludziom dokonywać cudów po to, żeby dojść do takiego miejsca, gdzie mogą otrzymać pomoc. To dży jest odpowiedzialny za wiele niesamowitych historii, które wydarzają się w trakcie jakichś ekstremalnych sytuacji życiowych. Emocją negatywną związaną z dży jest strach. Mówimy o tak zwanym strachu nerkowym, kiedy ludzie są tak mocno przerażeni pewnymi rzeczami, że dochodzi do nich upośledzenia funkcji fizycznych. Na przykład, kiedy, powiem to tak poetycko, otwierają się dolne bramy wskutek strachu i następuje defekacja i mikcja, czyli pacjent, mniej poetycko mówiąc, może zrobić portki ze strachu. Także to jest też objaw właśnie tego strachu nerkowego, jak on wpływa na ciało, tak? Przejście emocji na ciało. Kolejnym żywiołem z wody wyłania się jakby drzewioł życia, drzewa. Woda daje życie drzewu, drzewo może wzrastać do góry i rozprzestrzeniać się na boki. Taki jest kierunek działania tego aspektu. Drzewo to jest wątroba i pęcherzyk żółciowy. To są dwa organy przypisane przez tradycyjną medycynę chińską do tego żywiołu. Charakteryzuje się ekspansją, bardzo silnym oddziaływaniem jako aspekt żywioł o aspekcie yang, jest bardzo silnie rozprzestrzeniający się na boki. Posiada pewną dozę agresji i organy, to już powiedziałam, że wątroba, pęcherzyk żółciowy, ich faktycznie w praktyce można spotkać, że pewne choroby, które wynikają z tego zaburzenia, z tego organu, charakteryzują się dość dużą taką agresywnością w swoim postępie. Natomiast duch, który jest przyporządkowany żywiołowi drzewa, jest chłen. Chłen to jest nasza podświadomość, pamięć poprzednich wcieleń, pamięć jakby też tą, którą dziedziczymy w genach. Chłen jest niematerialny i zajmuje się też percepcją pozazmysłową. Będziemy o tym bliżej mówić. Żywioł drzewa, od drzewia, żywioł ognia. Tak? Mówi się, że drzewo wzmacnia ogień. Ogień tutaj reprezentuje najwyższy duch, czyli Shen. Shen to jest także niematerialny, jakby niesubstancjonalny, poza trzema wymiarami duch. I Shen mieszka, przebywa w sercu i wysyca swoim ciepłem krew, przez co może przebywać w nas. Jest zawsze w nas gościem. Będziemy o tym bliżej mówić. Ogień, mieszkając w sercu, też jest źródłem radości. Emocją serca jest radość. Natomiast negatywnym aspektem, kiedy ta emocja jest w nadmiarze, to jest tak zwana głupawka, którą można uzyskać na przykład po marihuanie. To nie jest w pełni funkcjonujące zdrowe Shen wtedy. Z ognia rodzi się ziemia i duchem ziemi jest Yi, czyli odpowiadająca tej freudowskiej klasyfikacji świadomość. To jesteśmy tu, teraz, nasze świadome przyjmowanie. Śledziona w medycynie chińskiej jest organem, który odpowiada za absorpcję substancji pokarmowych z otoczenia, ale też nie tylko. Odpowiada też za przyjmowanie treści intelektualnych, jakichś emocjonalnych. To jest nasza percepcja, taka tu i teraz, jaką mamy. Jesteśmy w stanie dzięki śledzionie wiedzieć, że jesteśmy tutaj i przyjmować to, co do nas akurat na tym festiwalu przekazują. Za to odpowiada śledziona. Pamięć to jest taki bardzo fajny według medycyny chińskiej twór, ponieważ śledziona odpowiada za pamięć krótkotrwałą. Natomiast kiedy człowiek jest wypoczęty, mocny, może się w pełni regenerować, to ta pamięć krótkotrwała poprzez dży, czyli ducha nerek,
jest przekazywana do serca i wtedy staje się pamięcią długotrwałą. Na tyle długotrwałą, że może być przekazywana przez pokolenia. Obecnie w świetle badań, jakie mamy współczesnych dotyczących pamięci i traum, wiemy, że traumy mogą być przenoszone przez pokolenia i są one przenoszone poprzez różne zapisy, jakie mamy w kodzie komórkowym, więc nerki to też jest kod informacyjny nasze DNA, więc to, co 2,5 tysiąca lat temu było opisane, teraz znajduje wielokrotnie potwierdzenia w badaniach naukowców. I został nam ostatni element. Z ziemi wyłania się metal. Metal, jemu odpowiada kolor biały. Związany jest z płucami i mieszka tam duch Po. Po to jest najbardziej yin z wszystkich aspektów duchów, jakie występują w nas. Rodzi się po to, żeby umrzeć. Jego emocją jest smutek. I smutek jest emocją płuc. Zaraz będziemy o tym szerzej mówić. Natomiast to jest takie przedstawienie. Czy może coś wyjaśnić a propos wuxing? Cykl kontrolny, będziemy potem jeszcze mówić w aspekcie, jak można hamować pewne emocje, ale to będziemy o tym mówić później. Oczywiście. Tak. Umiarkowany strach zatrzymuje nas przed krawędzią dachu. Umiarkowany strach sprawia, że nie przyciskamy tak mocno pedału gazu, bo troszczymy się o nasze ciało. Wszystko jest w równowadze i właśnie chciałam nawiązać tutaj, że ta myśl nie pojawia się tylko i wyłącznie w chińskim jakby nurcie filozoficznym, ale też i Leonardo da Vinci, rysując człowieka witruwiańskiego i potem rozwinięte to było przez kolejnego filozofa Agrippę, który wpisał ciało ludzkie w pentagram, zauważono, że nie wiem, czy słyszeliście Państwo o złotej proporcji, to jest stosunek długości części trójkąta. Tam jest taka słynna 1,6 stosunek długości i to sprawia, że im bliżej ktoś w swoich proporcjach ciała jest tej wielkości, im w przyrodzie coś jest bardziej bliskie w swoich proporcjach temu podziałowi, tym przyjemniejsze jest dla nas w odbiorze, tym bardziej pozytywne emocje w nas wzbudza. To jest zasada złotego podziału też. To wywodzi się z malarstwa, ale występuje to chociażby nawet w kalafiorach, też Dali był zafascynowany złotym podziałem i tymi kalafiorami w jego malarstwie można odnaleźć. To jest taka niezwykła, silna harmonia. I teraz wracając do jakby wcześniejszych aspektów. Te emocje wzajemnie wobec siebie muszą z jednej strony się tworzyć, a z drugiej strony się kontrolować. Umiarkowany taki aspekt nerek, nazwijmy to siłą przetrwania, bo lęk to już jest jakby negatywny objaw tego wszystkiego, ale umiarkowany aspekt nerek powstrzymuje serce od nadmiernej radości i popadania w głupawkę. Z kolei radość serca kontroluje tendencję płuc do zapadania na smutek, tak? Więc tak samo rozsądek śledziony powstrzymuje siłę woli nerek. Siła woli też jest na przykład związana z naszymi ambicjami, więc rozsądek śledziony powstrzymuje nasze ambicje i nie wchodzimy na 8 siedmiotysięczników w ciągu jednego roku, bo też gdzieś tam mamy jakiś rozum, który nas przed tym ratuje, bo to jest totalna destrukcja na pewnych poziomach. Wybierając materiały do tego wykładu, oparłam się na kanonie medycyny wewnętrznej Żółtego Cesarza. Dlaczego? W internecie jest bardzo dużo różnych opisów, jak pasują emocje i tak dalej, i tak dalej. Im dalej od źródła, tym bardziej mętna woda. Więc polecam, to jest coś wspaniałego. Kanon medycyny wewnętrznej Żółtego Cesarza to jest jeden z najstarszych podręczników dotyczących człowieka,
jego harmonii, jaka jest w nim tendencji do chorób, leczenia i tak dalej. Osobiście na przykład robię teraz zaawansowane kursy akupunkturowe, które polegają na analizowaniu tego dzieła i informacji, które są tam ukryte na temat technik leczenia ludzi. Książka jest szalenie aktualna do tej pory i przy okazji trochę poetycka, jak widzicie. Wymieniane jest 5 narządów cang. 5 narządów cang to są narządy pełne, które są krytyczne dla naszego życia. Wszystkie muszą być sprawne i świetnie funkcjonujące wzajemnie względem siebie i wtedy mamy harmonię. W medycynie holistycznej, w medycynie chińskiej zawsze chodzi o wzajemną harmonię. Nie może być coś super wzmacnianym, bo będzie to kosztem innych rzeczy. Jeden aspekt nadmiernie wzmocniony będzie wyczerpywał albo niszczył pozostałe aspekty. Na tym polega też wuxing, czyli 5 faz. Wszystko musi być w harmonii. Więc mamy narządy, o których już wcześniej wspomnieliśmy. Serce, śledziona, płuca, nerki, wątroba. I ich qi jakby stanowi 5 duchów i podłoże 5 emocji. W sercu mieszka Shen. Shen jest duchem nadrzędnym, jest nadświadomością, emanuje poprzez swoje bycie w ciele na całą resztę. Życie zaczyna się w momencie, kiedy pojawia się w nas Shen, a kończy się, kiedy Shen nas opuszcza. Duch wątroby Huan jest, jak już powiedziałam, podświadomością, taką trochę agresywną, ma tendencję do wznoszenia się, do lekkiego buntowania. Bardzo często jest tak, że emocje związane z wątrobą, czyli na przykład chociażby chciwość czy lekka agresja, przyćmiewają nam serce i nie postępujemy do końca zgodnie ze sobą. Taki wątroba to jest troublemaker, czyli przyczyna wielu problemów w organizmie. Jest takie powiedzenie, że wątroba jest przyczyną 100 chorób, czyli bardzo wiele chorób zaczyna się w wątrobie. A stres to jest czynnik, który bardzo silnie podrażnia wątrobę i w zasadzie większość chorób zaczyna się w chwili obecnej od stresu, który mamy. Od początku, od dziecka, jak się rodzimy, mamy wysokie oczekiwania, wysokie ambicje. Mamy teraz kulturę, która słabo sprzyja kontemplacji, cieszeniu się z tego, co mamy, tylko robić więcej, mieć więcej. To są właśnie takie potrzeby Huan. Duch śledziony i zawiaduje logiką, logicznym rozmyślaniem, przyjmowaniem wiadomości, siłą rozumu. Osoby, które mają silną śledzionę, zazwyczaj są poukładane, są takie spokojne, zrównoważone. Natomiast negatywnym jakby aspektem i takiego do przesady, kiedy już jest przeciążona, to jest zamartwianie się. To jest paskudna rzecz. Wykańcza zdrowie, rujnuje wszystko. Duch płuc po jest związany ze zwierzęcym instynktem. Dlaczego działa na przykład hipoterapia? Dlaczego dzieci, które są spięte, nagle w towarzystwie konia rozluźniają się, stają się, bardzo często jest stosowana hipoterapia u osób nie tylko, które jakieś przeszły traumy, ale też u dzieci na przykład z ADHD czy z autyzmem. Nasze małe ludzkie po, przy takim wielkim końskim po, bo koń też ma swojego ducha. Po prostu się rozluźnia. To jest tak pełne dobra, ciepła stworzenie, że dziecko wtulając się w tego konia, nasze po wtedy się kontaktują i nasze się uspokaja, bo to jest coś dużego, przyjaznego. Dlatego często w terapiach zalecza się u dzieci duże psy. No York, no to jest fajne po, ale niestety nie uspokoi tak dziecka jak taki duży, solidny pies, bo ono wtedy się czuje bezpieczne. Po zawsze będzie zabiegało o to poczucie bezpieczeństwa na poziomie cielesnym. No i dż. To jest siła woli, to jest popęd, ambicja, instynkt przetrwania. W nadmiarze naprawdę potrafi narobić dużo szkód w organizmie. Ludzie, którzy są bardzo ambitni, nie mają tego hamowania ambicji, potrafią się zajechać na amen i potrafią tak dużo pracować, że nawet nie orientują się, kiedy już
po prostu przekroczyli jakąkolwiek barierę, gdzie organizm może się sam regenerować i powstaje choroba. Także właśnie, bo tak to jest z chorobą, że do pewnego momentu, kiedy w nas powstaje dysharmonia, my mamy potencjał samonaprawy. I w tym, o co wszystko, te wszystkie techniki uzdrawiania, medytacyjne, fizyczne, odwołują się do naszego potencjału samonaprawczego. Jeżeli jesteśmy zregenerowani i damy sobie czas, to zazwyczaj unikamy w większości chorób. Tak jak na przykład choroby nowotworowe. Podobno w ciągu życia człowiek zwalcza około 7-8 nowotworów. To są słowa onkologa. Dlaczego? Ponieważ nawet jeżeli powstaje jakaś dysfunkcja w kodzie i powstaje jakiś guz, to mimo wszystko cały czas organizm, jeżeli jest silny, ma tendencję do samonaprawy i jest w stanie pewne rzeczy naprawić. Zresztą podejrzewam, że każdy z was się spotkał z tym, że nagle w niewytłumaczalny sposób guz znikł u kogoś, tak? To jest taki moment, kiedy te siły samonaprawcze organizmu jeszcze były na tyle duże, żeby to wszystko podnieść. I wszystko to się dzieje za przyczyną Shen. Shen jest nadświadomością. Przebywa w naszym ciele, kiedy mamy oczy otwarte. Kiedy zasypiamy, Shen oddala się do tej ogólnej jakby nadświadomości wielkiego Shen wszechświata, łączy się z nim i się odżywia. To jest bardzo ważne, żeby spać długo i regularnie, żeby nasze Shen miało czas przebywać tam w tym uniwersalnym Shen i naładować się, nasiąknąć tą dobrą emanacją wszechświata, żeby mogło do nas wrócić i na powrót nas wysucić tą jakby cały czas dobrą wiadomością. Shen to jest taki cały czas dobra wiadomość, dobra informacja, piękno, z Shen wypływają dobre rzeczy, nic plugawego, nic wulgarnego, same naprawdę czyste, to jest dobro w takiej wysokiej, czystej postaci. Związane z tym jest upalna pogoda, to są wszystko cytaty z Żółtego Cesarza, jak to było obserwowane 2500 lat temu, jak to już były te teorie powstały, skrystalizowane. Kolor czerwony, radość to związane są z sercem, uśmiech. Na płaszczyźnie emocji przejawia się jako radość, a nadmiar powoduje osłabienie ci serca. Ludzie, którzy nadmiernie zażywają radości, jakieś głupawki, niegłupawki, prędzej czy później zaczynają mieć pierwsze objawy zaburzenia ci serca, czyli delikatne palpitacje, tak samo głupawka rozprasza ci, można do tego stopnia zapaść w taką śmiechawkę, że się aż traci przytomność. To bardziej tak dotyczyłoby tych takich plag, które się przewijały w Europie w czasie średniowiecza, ale są faktycznie takie symptomy i takie leczenie. Natomiast jeżeli ktoś nadmiernie się śmieje, już widać, że ten człowiek nie kontroluje siebie i naprawdę już robi głupoty, wtedy można użyć strachu, który jest przeciwwagą. Strach pochodzi z nerek. Nerki kontrolują, jako żywioł wody kontroluje żywioł serca. Więc odrobina strachu powinna zazwyczaj pomóc ostudzić taką osobę. Tak samo z sercem związany jest smak gorzki. Nadużywanie smaku gorzkiego prędzej czy później wyniszcza serce. Dlatego osoby, które mają wrażliwe serce, już mają jakieś tam niedobory w sercu i piją nadmierne ilości kawy, doświadczają bóli w tej okolicy serca, doświadczają palpitacji, bezsenności. Jest to związane właśnie z tym, że smak gorzki nadmiernie wyczerpał nasze ciało. To jest takie morze przyczyn. Tak wybrałam z głupiego i głupszego, bo chłopaki faktycznie wiedli wesołe życie, chociaż nie do końca takie głupie. Jednak to Shen ich tam prowadziło w miarę mądrze. Shen, który mieszka w sercu, jest cesarzem, więc nigdy nie choruje. Chińczycy wymyślili, że serce jest niematerialne, niefizyczne, natomiast to, co my nazywamy sercem, mięsień sercowy, jest nazywanym osierdziem. Osierdzie jest jakby
reprezentantem fizycznym serca, więc choroby, które dotyczą osierdzia fizycznego, nie są leczone jak choroby serca, tylko są leczone jako choroby osierdzia i troszeczkę to jest inaczej wtedy w systemie leczniczym. Natomiast co może zaszkodzić szen? Szen może właśnie być osłabiony wskutek braku wypoczynku, braku snu. Szen musi się regenerować, dlatego jest tak ważny ten 8-godzinny sen, bo to jest dla naszego szen, dla naszego dobra, ono jest wtedy silne, mocne. Szen wyraża się też w oczach. Jeżeli widzimy kogoś, kto ma jasne, takie mocne, czyste spojrzenie, to wiemy, że ta osoba ma mocny szen. Natomiast jeżeli ktoś jest taki przymglony, to pewnie ma dużo śluzu w organizmie, to szen tak dużo nie trybi. Muszę się przyznać, że robię czasami brzydką rzecz w gabinecie, jak przychodzi do mnie bardzo zaśluzowany pacjent i widzę, że są problemy w komunikacji. To znaczy ja mówię do niego jedno, a nie dociera. Tak? Moje komunikaty omijają tą osobę i to czasami takie... W sumie pomagam temu człowiekowi, bo muszę nakłuć punkty jingle, które troszeczkę oczyszczają to szen i wtedy komunikacja się poprawia, bo on też się czuje lepiej. Natomiast no, czasami trzeba sobie pomóc w ten sposób. Szen może być zamglony przez śluz, a śluz powstaje wskutek zazwyczaj złego pożywienia. U dzieci widać, które mają zamglone szen, one takie są trochę nieprzytomne. Buzia otwarta, my do nich mówimy, a to tak do nich tak nie dociera. Pewne formy autyzmu też są związane z dużą ilością śluzu, który przyćmiewa szen i to szen u autystyków na przykład jest lekko zaburzone i ono często sobie tam dryfuje poza ciało. Z jakiegoś powodu nie czuje się komfortowo w ciele i opuszcza z pewną szkodą dla tego człowieka. Jak można odżywić szen? Medytując i zapewnić mu spokój. Naprawdę, nawet poza moimi, oczywiście są tam jakieś techniki w igłach czy ziołach, które uspokajają, osadzają ducha, wzmacniają krew. Natomiast najważniejszy jest spokój i jednak medytacja i czystość umysłu. W przypadku chorób śmiertelnych należy bardzo pielęgnować szen. Znacie osoby, które na przykład mimo dobrych rokowań, jak usłyszały, że mają nowotwór, tak się poddały, że po prostu momentalnie to życie oddały. Natomiast są też przypadki osób, które mimo na przykład 3-miesięcznej prognozy życia mają tak silny szen i tak silną wolę życia, tak silną wolę przetrwania, że żyją 4-5 lat, nawet czasami 13, na przekór naprawdę bardzo ciężkim diagnozom. Ja osobiście spotkałam takich ludzi. Jeden z przypadków takich ludzi to jest też... już nieżyjący ksiądz Kaczkowski, nie wiem, czy słyszeliście, miał takie szen. Jak z nim się rozmawiało, z niego to wyzierało, ta chęć życia. On naprawdę miał wolę życia, nie poddawał się. Oczywiście leczył się, ale najważniejsza była ta jego wola bycia, to jego mocne, czyste szen. Mając tak czyste serce, no, potrafił żyć dużo dłużej mimo choroby. Szen jest absolutnie yang i poza 3 wymiarami. Dlatego nie da się zbadać obecności szen, nie da się zmierzyć obecności szen w naszym organizmie. Dlatego też Mao tak nie do końca lubił, kiedy była mowa o jakiejś duchowości, to cała komunistyczna wierchuszka, ponieważ to jest niemierzalne, niezbadalne i tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego ktoś zmierzyć w sensie racjonalnym, dlaczego ktoś ma taką wolę życia i takie silne szen, a dlaczego ktoś inny ma małe. To jest niemierzalne, my musimy umieć to obserwować. To bardzo widać w oczach. Jasne, czyste spojrzenie świadczy o fajnym, mocnym, czystym szen. Szen zarządza Tao. To są wszystko cytaty mojego profesora z wykładów. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo w ogóle o koncepcji taoizmu. Tao to jest coś nieokreślonego. Im bardziej próbujemy je definiować, tym bardziej umyka. Każda definicja już jest w zasadzie zubożeniem szen. Natomiast zubożeniem Tao. Natomiast w Tao rządzi szen.
szen wszechświata. Nasze szen jest częścią tego, jest jakby okruchem tego całego szen wszechświata. Dlatego zawsze, no nie wiem, chrześcijanie to nazywają boską trząstką, buddyści jeszcze inaczej. W każdym razie, w każdej jakby takiej złożonej religii zawsze gdzieś tam jest coś nas boskiego, jakiś boski pierwiastek i to jest właśnie szen. Pochodzi i mieszka w naszym sercu. W sercu i w krwi. Co u kobiet, które są narażone na utraty krwi, wielokrotnie widać, że to szen jest osłabione. Kobiety często potrafią się, przez to, że mają niedobory krwi, potrafią też się wykłać w jakieś takie toksyczne relacje, które zabijają w nich tą radość życia. To też jest związane jakby z tym, że fizycznie to szen nie może się dobrze rozgościć w ciele, nie może się poczuć komfortowo. Kobieta wtedy nie dosyć, że cierpi wskutek niedoboru krwi, to jeszcze cierpi, bo jej szen tak jedną nogą sobie stoi poza. No ale to wszystko można zrównoważyć, przewrócić. Kobieta w klimakterium jest w ogóle bardzo specyficznym stworzeniem. To szen, tam jest takie jakieś puste gorąco, tam są zmiany, przemiany. Dlatego kobiety w klimakterium wymagają bardzo dużego zrozumienia i takiego mimo wszystko serdecznego podejścia, bo u niej tyle się dzieje, że jak się zna procesy, to człowiek już nawet nie krzyczy, tylko spokojnie słucha. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że szen pojawia się w momencie zapłodnienia. Mój profesor, który też wykłada na wielu konferencjach poświęconych zapłodnieniu pozaustrojowemu i tak dalej, mówi wprost, że w jego zdaniem to i tak te wszystkie metody nie mają większej szansy na większą skuteczność niż 30%. Bo tak naprawdę zapłodnienie zapłodnieniem, ale w danej zygocie musi wylądować szen. A jak nie ma szen, no to niestety zygota obumiera. I faktycznie tak jest. Szen to jest coś, co pojawia się w naszym ciele w momencie zapłodnienia. Sprawia, że ta komórka zapłodniona z jajowodu pięknie przenika do macicy, potrafi się w niej zagnieździć, tam mięciutko, cieplutko ta ciąża. Jeżeli szan jest silnie osadzony, dobra jest DNA, to tak wszystko fajnie, cieplutko przebiega, a dziecko się rozwija i się rodzi. I nie wiem, czy zauważyliście, jak wyglądają dłonie dzieci, które się urodziły. One są zaciśnięte. Są zaciśnięte dlatego, że to ciało jest jeszcze takie małe, to szen nie do końca jest rozgoszczone, więc ono je namiętnie trzyma. Tutaj mamy punkt osierdzie 8, przez które właśnie szen też może wnikać i dziecko tak zamyka drogę wyjściową, po prostu trzyma. Natomiast ludzie, którzy umierają, jeden z ostatnich gestów to jest rozwarcie dłoni, tak? Więc to jest takie puszczenie szen wtedy, żeby już odeszło, rozdzieliło się. Kurczę, musimy trochę przyspieszyć. Równowaga w sercu to też jest wdzięczność, więc bądźmy wdzięczni za to, co się dzieje. Duch śledziony to jest zi, zawiaduje logiką. Zamartwianie to jest coś, co wyniszcza nas, wyniszcza naszą śledzionę. Nic dziwnego, że te biedne kobiety, które najpierw się zamartwiają, potem miesiączkują, mają totalne niedobory krwi. Śledziona odpowiada za wytwarzanie krwi, więc jeżeli chcemy mieć mocną krew, mocną śledzionę, to na litość boską olejmy to niewysprzątane mieszkanie czy jakieś gary, zajmijmy się sobą, idźmy na spacer, bo spacer wzmacnia. Jedyne, co jest w stanie taką rozmymłaną, śledzionę, takiego zamiarciałego, kłapouchego, jest w stanie poruszyć, to gniew. Podejrzewam, że gdyby naprawdę ktoś był w stanie wzruszyć kłapouchego, to by całkiem nieźle funkcjonował, ale musiałby go naprawdę nieźle rozgniewać. Zresztą jest taki moment, czasami w filmach widać, ktoś się naprawdę wkurzył i wtedy z takiego paraliżu przechodzi do działania. Więc też można to poruszyć. Tak jak mówiłam, i odpowiada za przyswajanie informacji z otoczenia, z dży, czyli śledziona przekazuje informacje do nerek. Z nerek jest informacja przekazywana do serca i wtedy mamy już tą wiadomość w sercu, jest to pamięć długotrwała i ona nas nie opuszcza. Nie wolno ślęczeć nad książkami, nie wolno się uczyć po nocach. Dlaczego ci, co wzięli, chwycili przed egzaminem, 5 pytań przeczytali, zdają lepiej egzamin, niżeli ta osoba, która 2 noce ślęczała? No po prostu ma w lepszej formie, ma lepszą formę komunikacji.
więc nie wolno się przemęczać. Po. Oni tam wspaniale odnosili, że pustynne tereny na zachodzie, na. Kolor biały jest związany z płucami, dlatego na przykład w niektórych kulturach kolor biały jest związany też z żałobą, kiedy smutek mamy. Smutek jest konieczny i należy go przeżywać, ale nie nadmiernie. Dlatego jeżeli mamy wokół siebie kogoś w żałobie, to należy go z jednej strony szanować, bo ten smutek jest fizjologiczny i około roku powinien trwać, bo to jest tęsknota, odzwyczajanie się na poziomie fizycznym, biochemicznym. Żałoba to jest bardzo złożony proces, natomiast nie wolno mu popadać w nadmierny smutek, bo na przykład nadmierny smutek wykończył Chopina. Chopin chorował na gruźlicę, ale przy w miarę dobrym odżywieniu, jakie on miał zapewnione jak na tamte czasy, to on by jeszcze dłużej pociągnął i dłużej by pisał. No ale ponieważ pokłócił się z George Sand, bardzo mocno George Sand go wyrzuciła ze swojego życia. Jak się czyta jego biografię, właśnie można powiedzieć, że to jakby był kamień, ostatni gwóźdź do trumny, coś, co po prostu nasiliło bardzo gwałtowny rozwój choroby i Chopin zmarł wskutek właśnie gruźlicy płuc. Strasznie kaszlał krwią i tak dalej. Jeszcze dopóki go George Sand, jeszcze dopóki się kochali, byli ze sobą, dopóki ona była przy nim, to jakoś to tak wszystko funkcjonowało. Jednak ta radość płynąca z miłości pozwalała mu funkcjonować mimo gruźlicy. Natomiast w moment, kiedy gruźlica się pojawiła, znaczy się rozstali się z George Sand, gruźlica wskutek nadmiernego melancholijnego smutku, pisał wtedy bardzo takie żałosne nokturny, naprawdę po prostu stała się przyczyną jego śmierci, więc smutek zabrał mu resztę sił. Po rozwija się z Jinx, esencji. Jest jak najbardziej trójwymiarowy, jest antytezą Shen. Shen jest niewymiarowy, pozawymiarowy, jest Yang, natomiast Po jest Yin. Dlatego rodzi się smutne już Po i smutek jest dominującą formą Po, bo Po wie, że jak Shen sobie pójdzie z powrotem, opuści nas razem z Huan, no to ono trafi do ziemi, a nie chce do końca wrócić do ziemi. Więc tak dba o nas, informuje nas o chorobach, pozwala czuć, co się dzieje w ciele, odpowiada za to, że odczuwamy zmiany pory roków, dostosowujemy się do nich. To jest Po. Odczuwamy także Po innych stworzeń, odczuwamy Po innych jakby. Możemy też na przykład rozszerzyć nasze Po na przykład samochód. Jeżeli mamy silną koncentrację, jeżeli jesteśmy mocni, zazwyczaj prowadząc auto, nawet jeżeli są niekorzystne sytuacje na drodze, jakimś cudem wymanewrujemy, jakimś cudem nas to ominie. Ale jak jesteśmy zmęczeni, nasze Po wtedy tak silnie nie kontaktuje i dopuszczamy do siebie. Ludzie bardzo zmęczeni chodzą i na przykład nie zauważają, że się uderzają o narożniki, że się kaleczą. Jest to związane z tym, że to Po jest osłabione i nie jest w stanie nas tak mocno chronić. Co jest bardzo ciekawe, ludzie mają 7 Po, ale kobiety mają 9. To jest medycyna chińska, tutaj nie ma nigdy równowagi między kobietami a mężczyznami. Kobieta podczas porodu oddaje jedno ze swoich Po dziecku, dlatego kobiety bardzo często czują, że z dzieckiem jest coś nie tak. Ile razy lekarze patrzą na matkę, no idiotka, no ona tam się pulta, ona, ale ja wiem, że coś jest nie tak, ale ja wiem i dzięki jej uporowi to dziecko jest uratowane, bo w końcu znajdzie się jakiś lekarz, który tą matkę wysłucha i znajdzie sposób na to, żeby się z tą mamą skomunikować i odnaleźć. Także po to dajemy jedno po dziecku, żebyśmy wiedziały, o co chodzi. Także należy nam się medal za bycie mamami. Także tak. Dż. Siła woli. Tutaj sobie pozwoliłam na taki żart. Strach ma wielkie oczy. Bo każdy lęk możemy opanować przy pomocy logicznego myślenia. Logicznego wyjaśnienia. Cokolwiek wyjaśnimy, jest zrozumiałe, jest jasne, przestaje nas przerażać. Dlatego najważniejsze jest, jeżeli mamy do czynienia, pracujemy z kimś, kto ma lęk albo mamy lęki w sobie, to należy tak długo się tym lękiem zajmować, aż po prostu straci racjonalne podstawy do egzystowania w naszym ciele. Lęki z takiego punktu widzenia stają się być czymś prostym. Wystarczy się skonfrontować z nim i przy pomocy logiki, rozumu pracować nad tym.
ale taka też była, nerki to jest też ocean, to jest kolor czarny, zawodzenie. Jest też taka historia, kiedy Wojtek Cejrowski w swojej jednej z książek opisuje, że ktoś mu przystawił broń do pleców, no i potem musiał prać spodnie w rzece, no bo niestety narobił ze strachu. To jest taki pierwotny lęk o przetrwanie. Jeżeli na przykład są różne stopnie udarów, ale jeżeli mamy, diagnozujemy, to i pacjent miał po prostu otwarcie dolnych bram, czyli puścił mocz albo była defekacja podczas udaru, to są bardzo ciężkie prognozy, bo jest to bardzo ciężki udar, ponieważ sięgnął aż poziomu nerek. To jest najgłębszy poziom. I wtedy takiego pacjenta jest bardzo trudno rehabilitować, bardzo trudno go w ogóle, to są praktycznie przypadki, które bardzo trudno odratować. A kolor czarny to jest kolor nerek, więc tak, możemy go nosić, wzmacnia nerki, dlatego czarny, jak wzmacnia? Na przykład jemy czarne ziarna, żeby wzmocnić nerki, jak na przykład czarny sezam, rewelacyjna rzecz na wzmocnienie nerek. Więc to się stosuje w ten sposób. Małe, drobne, czarne ziarna, wszystko jest... Słucham? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Więc tutaj mamy, gdy szen zagnieża się w ciele, to zagnieża się w wodzie, jakby patrząc w pięciu przemianach. I woda zawsze przechowuje informacje, kody na... Profesor to tak pięknie wyciąga na zasadzie, że nasze życie na ziemi zaczęło się w wodzie i jakby woda jest pramatką. Wszystko zaczyna się od wody i zawsze przedstawiamy tak cykl, żeby kończył się w wodzie, ale pozwoliłam sobie na drobny żart za chwilę, bo zostało nam chłen, wątroba, podświadomość, postrzeganie pozazmysłowe. Chłen jest naprawdę użyteczny, ono jest w ogóle bardzo kreatywne, twórcze. Pozwala nam improwizować, wymyślać bardzo twórcze rozwiązania na CITO, kiedy po prostu nam się pali, a my wpadamy, co zrobić, żeby to ugasić. Więc chłen jest świetne, ale zawsze musi słuchać cesarza, tak? Czyli serce. Natomiast ma taką naturę, że niestety lubi kombinować. O czym tutaj mamy? Wątroba jest w parze jako organ z pęcherzykiem żółciowym. Pęcherzyk żółciowy w medycynie chińskiej jest narządem pustym i w aspekcie duchowym odpowiada za sędzię, który rozważa, co jest dobre, a co niedobre. Jeżeli mamy czyste chi, postępujemy etycznie, to ten pęcherzyk bardzo łatwo osądza, co jest dobre, a co złe. Osoby takie, które mają czyste chi, spojrzą na kogoś i od razu wiedzą, czy jest kłamcą, czy nie kłamcą, kombinuje, nie kombinuje. Bo ich wewnętrzne czyste chi po prostu widzi. Wszystko widzi i nie musi dalej wnikać, nie potrzebuje wielu słów, po prostu przenika. Natomiast nasz sposób żywienia, nasze ambicje, nasza wątroba bardzo lubią się z tym pęcherzykiem korumpować i wtedy wzajemnie knują i dochodzi do takich sytuacji, kiedy wątroba wychodzi przed cesarza i mamy teraz taką sytuację. Przepraszam, jak kogoś uraziłam. Ale to jest właśnie sytuacja, kiedy nasz prezydent kompletnie nie ma wpływu na głównego generała czy tam ministra obrony narodowej. On w ogóle go nie słucha. Jeszcze ma do dyspozycji doradcę, który po prostu jest tak zaśluzowany i mętny, że ich wszystkie decyzje rozkładają na amen. Dlatego musimy dbać o to, żebyśmy nie mieli... musimy dbać o to, żebyśmy nie byli zaśluzowani, nie jedzmy jakichś syfów, nie przyjmujmy jakichś syfów do naszego organizmu. I tu jeszcze mam taki, to już pominiem, bo nie zdążymy, pielęgnowanie szen. Jeżeli będziemy postępować według tego profesora, przepisu profesora Lee, jest duże ryzyko, że uchronimy się od jakichś takich bardzo błędnych decyzji czy krzywdzących nas. Więc po pierwsze trzeba studiować. Nie wolno gnuśnieć umysłowi, umysł trzeba pielęgnować. Po drugie, trzeba pracować nad koncentracją, nie możemy się rozpraszać. Mamy życie tu i teraz i mamy dokonać w tym życiu. Nie jesteśmy tu przypadkiem, jesteśmy po coś. Więc nie skupiajmy się tylko na naszych takich jakby fizycznych potrzebach, ale też starajmy się, żeby nasze życie miało jakiś taki przekaz dla innych, żebyśmy byli dla innych, nie bądźmy egoistami. Bardzo ważne jest, bo wtedy to wzmacnia nasze szen. Jakieś takie naprawdę altruistyczne działania, które niektórzy udowadniają, że nie istnieją, ale istnieją.
budują nasze dobro, które czynimy, wzmacnia nas po prostu też. To jest ta reakcja. Nie możemy oczekiwać od świata, jeżeli czynimy dobro, że o, dobro wraca. Tak, ono wraca, bo ciebie wzmocniło, ty jesteś mocniejszy. To jest czasami jedyna forma zapłaty, ale bardzo duża, bo to jest jedyne, co może wzmocnić Shen. Musimy być zdyscyplinowani. Mamy takie czasy, takie media, które promują brak dyscypliny. Folgowanie sobie, jesteśmy wtedy słabi, łatwi do manipulacji. A nie przyszliśmy po to, żeby być jakimiś popychadłami, tylko żeby stanowić. Dostaliśmy własną świadomość i prawo do stanowienia. Etyczne prowadzenie życia, to jest bardzo ważne. Jak zaczynamy wchodzić w te takie niuanse, do których czasami nas życie zmusza, no bo mamy takie przepisy karno-skarbowe, a nie inne, ale też takie, jak tutaj coś ukryje, to coś tam, to wszystko zaczyna zaciemniać ci naszego pęcherzyka żółciowego, no i potem wiemy, jak możemy skończyć. Natomiast bardzo ważne jest etyczne prowadzenie życia. Mam mojego dziadka, który ma 87 lat i który naprawdę przeżył godnie życie. I kiedy mam problem, to lubię z nim porozmawiać. On mi mówi o swoich kurach, jak tam się nimi zajmuje, ale z niego ta godność taka emanuje i to ciepło i zawsze wiem wtedy już, co robić. Nie muszę z nim rozmawiać o problemie. Ale dzięki temu, że on żył godnie i etycznie, to jest mądrym takim człowiekiem i to przechodzi na kogoś innego. Ufność, że wszystko, co się przydarza, jest właściwe. Mamy taką ufność? No, mamy taką ufność, czy nie mamy? Jesteśmy na festiwalu pracy z ciałem, świadomy, i wy nie macie ufności. No to trzeba ją budować, tak? Naprawdę rzeczy, nawet jeżeli są straszne czasami w naszym życiu i trudno się z nimi pogodzić, po pewnym czasie, 20-30 latach nawet, widzimy, że coś wartościowego wniosły nasze życie, coś się nauczyły. Nasze ludzkie umysły są zbyt małe, żeby pojąć zamiary wszechświata, więc dlatego dobrze mimo wszystko ufać. Ufanie sprawia, że nasza wątroba odpoczywa. Nieufność po prostu natychmiast aktywizuje wątrobę i pęcherzyk żółciowy do knucia i snucia jakichś planów. Po prostu ufajmy. Jednak wszechświat jest dla nas dobry. Wyciszajmy umysł. I jeszcze to jest ciekawa koncepcja profesora. Studiowanie wielkich dzieł bibliograficznych. Jeżeli studiujemy stare książki, jeżeli nasz umysł cofamy w czasie, jeżeli skłaniamy nasz organizm do kontaktu z czymś, co już było, jest mądrością wynikającą z czasu też, to wtedy odmładzamy swój organizm. Bardzo prosta kuracja odmładzająca. Sięganie do mądrości. To tyle by powiedział profesor Lee. I na tym koniec. Jakieś pytania? W Sopocie. Mamy jeszcze 15 minut? Bo ja zostałam poinformowana. 12. Okej, okay, super, to jeszcze przerobimy. Tu mamy, przepraszam, to w pęcie robiłam. Chciałam pokazać, że Shen jest jakby nadrzędnym duchem wobec Huan, Yi, Zhi i Po. I ono emanuje na te wszystkie duchy, wprowadzając nasze ciało w harmonię. Bardzo ważnym jest też aspekt, o którym trochę pominęłam, natomiast o Po. Nazbyt zapracowani ludzie mają problem, żeby skontaktować się z Po. Po nam mówi, że tak, tu nas boli, tam nas boli, boli nas kolano, boli nas noga. Jeżeli jesteśmy młodymi, ambitnymi ludźmi albo zapracowanymi ludźmi, gnamy, często ignorujemy nasz kaszel, nasze przeziębienie, nasze grypy, a tu mnie coś pobolewa, tu coś tam. Ignorujemy nasze Po. Zapracowani ludzie czasami są do tego stopnia zapracowani, że nawet nie słyszą, nie zauważają. O, Roman, kaszlesz. Tak? Naprawdę? Kaszle? I oni są autentycznie zdziwieni. Oni nawet nie postrzegają, nie mają percepcji tego, że kaszlą. Potem taka osoba kaszle 5 lat, idzie na badania, nowotwór zaawansowany w 4 stopniu płuc. Nic się nie da zrobić. To jest ignorowanie kontaktu z naszym ciałem. Bardzo ważny jest wypoczynek, bardzo ważne jest słuchanie się. Dlatego na tym festiwalu świetnie, że są takie akcje, które pozwalają nam słuchać naszego ciała.
ponieważ musimy się z tym ciałem kontaktować. No przecież dostajemy informację zwrotną. Coś jest nie tak, coś nas boli. To nie należy tego ignorować, a jakoś to będzie, tylko pochylmy się nad tym problemem. Poszukajmy rozwiązania, bo to jest ważne. Jesteśmy w stanie zapobiegać wielu chorobom w momencie, kiedy spowolnimy i wysłuchamy ciało z pierwszą jego informacją. Jeżeli słyszymy setną informację, to już jest czasami późno i wtedy trzeba szukać właśnie albo igłowego rozwiązania, albo już ziołowego, albo już bardzo radykalnego jakiegoś operacja. Ale patrząc nawet w kręgu swoich bliskich, zobaczcie, jak osoby, które mają na przykład zawały serca, zobaczcie, jak one skutecznie są nauczone ignorować głos swojego ciała. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wręcz alkoholizm jest pewną formą też zagłuszania głosu swojego ciała, ponieważ oni nie chcą się zmierzyć z tą informacją, więc jeszcze wygłuszacza zrobią. Co w alkoholu jest bardzo ciekawe, jeżeli mamy chłen, pod wpływem alkoholu chłen wychodzi przed serce. Proszę, akurat mieszkam w Sopocie, więc widuję takie sceny nagminnie, kiedy wychodzi się na mąciak i panowie stają się wyrywni. Co mówiłeś? Są wyrywni, nie kontrolują się, na pewno nie emanują dobrocią i miłością, bo ich chłen wyszło przed nich, więc... Alkohol jest świetny, bo rozluźnia. Uważam, że koniak to jest bardzo niedocenione lekarstwo. Wiele chorób sercowych leczyłoby się małymi dawkami koniaku, gdyby go zażywać. Alkohol w małych dawkach pozwala się rozluźnić, pozwala rozluźnić spięte chi, jakie mamy w ciele. I to jest super. Jeżeli dana osoba potrafi zażyć alkoholu i się dobrze bawić, to jest świetne. Alkohol jest dobrą rzeczą, nie jest nic złego, to zostało nam dane i rozsądne używanie jest wskazane. Natomiast nadużycie prowadzi właśnie do budowania agresji i zobaczcie, w Sopocie planowano teraz zamknąć kluby do godziny 3, ponieważ o 4-5 dzieje się najwięcej złych rzeczy. W cyklu dobowym organizmu godzina wątroby to jest 1-3, godzina pęcherzyka żółciowego to jest 23-1 rano. To towarzystwo pod wpływem alkoholu 4 godziny knuje, a potem po prostu już jest zero kontroli. Po tych 4 godzinach ich maksimum oni tam się nakręcili, nabuzowali, a potem już no limits, po prostu wychodzą i różne dziwne rzeczy się dzieją. Nie należy nigdy podejmować decyzji w nocy. To jest takie Vivien Leigh, jak fajnie to grała, Przeminęło z wiatrem. Pomyślę o tym jutro. To powinna być nasza dewiza. Jeżeli mamy jakąkolwiek decyzję do podjęcia, połóżmy się spać i pomyślmy o tym jutro. Bo wtedy zyskujemy możliwość, kiedy się prześpimy, przeczekamy te najgorsze zmory. Niestety od godziny 23 do godziny 3 rano powinniśmy spać bardzo, bardzo głęboko. Wtedy wątroba się oczyszcza, detoksykuje, a pęcherzyk żółciowy się oczyszcza, detoksykuje, zyskujemy czyste spojrzenie. Ale jeżeli nie śpimy, to te dwa narządy zamiast się oczyszczać, to one się jeszcze bardziej ładują. Powstaje mega wielkie nagromadzenie, które nie owocuje słusznymi decyzjami. To zazwyczaj nie są natchnione decyzje. Natomiast nawet starożytni mówili, że inspiracja przychodzi we śnie, no bo się regenerujemy. Nasze szen odpoczywa sobie w tym wielkim kosmicznym szen i wraca do nas, przynosi jakiś taki powiew świeżości. Jak się budzimy rano, to jest oznaka też zdrowia. Jak się budzimy rano, jesteśmy zdrowi, wypoczęci, pełni takich dobrej myśli, to znaczy, że żyjemy w sposób właściwy, że droga, którą wybraliśmy, jest właściwa. Pozytywne emocje pomagają nam zdiagnozować, że jesteśmy tam, gdzie trzeba. Dlatego też warto zamiast wieczorem położyć się i myśleć, a może chciałbym jeszcze mieć dom i jacht i pojechać na Karaiby i to i tamto i tamto. Pozwolić sobie być wdzięcznym za to, co mamy. Żyjemy w kraju bez wojen. Dawno nie było wojen. Epidemii większych nie mamy.
choroby można tak czy inaczej jakoś wyleczyć. Żyjemy w bardzo dobrych warunkach socjalnych. Jak ktoś podróżuje, to wie, że Polska jest całkiem przyzwoitym krajem. Nie dajmy sobie wmówić, że Polska jest beznadziejna, Polacy są beznadziejni. Żyjemy w całkiem fajnym kraju, jesteśmy świetnym narodem. I taka praktyka bycia wdzięcznym, dziękowania albo Bogu, albo Wszechświatu, jaką kto ma wiarę, tak? Bo wiemy, że różni są osoby, różne poglądy. Natomiast zawsze żywmy tą wdzięczność do świata. Bo wtedy okazuje się, że my się tym budujemy też. To nas wzmacnia. Bycie wdzięcznym to też jest docenianie jakiegoś wysiłku, który włożyliśmy w to, żeby być tu, gdzie jesteśmy. Bo jednak każdy z nas ciężko na to pracował. Okej, okay, pytania? Tak? Przede wszystkim musimy zaprzestać dostaw. Odstawiamy nabiał. Nabiał jest bardzo silnie śluzotwórczym medium. Bardzo silnie nas zaśluzowuje. Nie dosyć, że zaśluzowuje, to jeszcze wychładza śledzionę, która po prostu już w ogóle nie ma możliwości przetwarzania pożywienia, więc nabiał jest nie bardzo wskazany. Banany są takie strasznie śluzotwórcze, żelki, rzeczy słodkie w nadmiarze. To wszystko o nas zabija. Natomiast co nas może odśluzowywać? Musimy mieć umiarkowaną dietę, w sensie takim dużo ciepłego jedzenia, które wspomaga naszą śledzionę. Odrobinę przypraw, papryczka chili, ostra. Dlaczego wściekłe psy są takim świetnym drinkiem? Ponieważ ta odrobina chili sprawia, że nam się szen poprawia na chwilę. Śluzy opuszczają. Tak, to jest jedno z lekarstw na śluz. Za duża ilość. Wystarczy tego mikro. No to w takim razie już jest problem w organizmie. Bo zazwyczaj ludzie, Jeremy Ross, taki świetny nauczyciel ziół, opowiadał, że jak mieszkał w Seattle, tam jest bardzo wilgotny, mokry klimat. I po prostu lekiem pierwszej pomocy dla tych wszystkich. A mówi tak, jak tam się zapaliło zielone światło, no to oni dopiero rzucali jedynkę. I on ich wszystkich leczył namiętnie ekstraktem z papryczki capsicum. Można zażywać nawet w kroplach. Kapitalna sprawa. Oczyszcza umysł ze śluzu błyskawicznie. Więc fajna rzecz przed egzaminem. Tak? Mhm. Czy jest jakaś optymalna godzina w ciągu dnia, najlepsza? Tak, mamy godzinę serca, kiedy serce jest maksimum, kiedy jesteśmy w dobrej formie i wyspani, od godziny 11 do 13 nasze serce jest takim w swoim fizjologicznym maksimum. Jeżeli podejmujemy decyzję, to za głosem serca, więc bardzo korzystna godzina jest wtedy. Tak? No, teorie są różne. Ja pracuję według tej i lepiej mi się sprawdza. Odkąd żyję z sercem, a nie z rozumem bliżej, to... Ale każdy ma w swoim życiu... Może ten ktoś zamiast serca słyszy wątrobę, to wtedy faktycznie lepiej rozumu używać. Ale takie są teorie. A co jeszcze wzmacnia śledzionę? Śledziona, ciepłe pożywienie, właściwe pożywienie. Jemy na przykład kasza jaglana wzmacniająca śledzionę. Wszystko, co jest żółte. Żółty jest kolorem śledziony, więc to, co gotujemy, dyniowate, bataty, to jest wzmacnianie śledziony. Wołowina wzmacnia śledziony, to jest dobre miejsce. A co z pozostałymi takimi organami, które są jakby rozpatrywane jako bardzo ważne w ciele, jak na przykład tarczyca, która jest odpowiedzialna za wiele różnych procesów, też w neurologii mocno rozpatrywana, a tutaj w ogóle się nie pojawia w tym momencie. Nie omawiałam, mamy godzinę czasu. Tak, ale... Studiowałam rok same podstawy, żeby móc dalej studiować medycynę. Tarczyca jest rozpatrywana jako luomaj, czyli taki narząd, który jest przepełniony silną, wielką ilością naczyń krwionośnych. W praktyce 90% patologii dotyczących tarczycy związane są z agresją wątroby, ponieważ tutaj z tylnej strony gardła przechodzi meridian wątroby, więc wszystkie zaburzenia emocjonalne, stresy, niestresy,
kumulują, bo to jest takie wąskie gardło, nomen omen. Tutaj jest taki specjalny moment, miejsce, gdzie patologie wątroby lubią się nasilać, lubią się kumulować. W umiarkowanych ilościach, jeżeli są ciepłe dni, tak. Natomiast jeżeli pijamy smoothie codziennie zimą i jeszcze robiony na mrożonkach, zabija naszą śledzionę kompletnie. Kochajcie się, ludzie. Magdalena Stroka, brawo. Dziękuję.